Michał Nowak, zapraszam na sport. Nowe nazwiska w ceradzie Enej Czarnych Radom do zespołu dołączył m.in. Mistrz Europy. Mistrz Europy z 2019 roku Wuk Tudorowicz został nowym siatkarzem ceradu Enej Czarnych. Rozgrywający z Serbii będzie prowadził grę radomskiego zespołu w nowym sezonie Plus Ligi. Wcześniej 25-latek występował w lidze serbskiej oraz słoweńskiej odnosząc tam sukcesy. Tudorowicz otrzymał też powołanie do kadry Serbii na obecny sezon reprezentacyjny. To nie koniec nowych nazwisk. W Radomskim Klubie czarni ogłosili pozyskanie przyjmującego Konrada Formeli, 25-latek, ostatni sezon spędził w BBT Siebielsko-Biała, który spadł z plus Ligi. Wcześniej przyjmujący grał w Szwajcarii, we Włoszech, w Izraelu, Austrii czy Rumunii. Kolejne pożegnania w ekipie moja Radomki lotniska. Z Radomskiego Klubu odchodzi kilka zawodniczek. Po dwóch sezonach spędzonych w Radomce z klubem pożegnała się libero Agnieszka Adamek, zagrała w barwach Radomskiej drużyny w 30 spotkaniach. W sezonie 2023-2024 w Radomce nie zagra też Madison Back, rozgrywająca spędziła w Radomce tylko jeden sezon, zagrała 22 mecze i zdobyła w nich 51 punktów. Z zespołem żegna się też Justyna Łukasik, środkowa w poprzednich rozgrywkach wystąpiła w 22 meczach i zdobyła 175 punktów. Nie był to jednak dla niej pierwszy sezon w radomskiej ekipie. Wcześniej grała w niej też w rozgrywkach 2020-2021. Samara de Almeida Coelho również żegna się z radomiem. Trafiła do klubu już w trakcie poprzedniego sezonu. Wcześniej występowała też w radomce w sezonie 2020-2021. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.